Myślisz też o wydaniu takiego stricte poradnika do przeczytania przez innych? Pracuję teraz nad dwoma poradnikami. Podpisałam kontrakt z dużym wydawnictwem. Pracuję nad dwoma poradnikami. Jeden będzie o wizerunku, drugi o zdrowym trybie życia, bo wydaje mi się, że one wyjdą jednocześnie, dlatego że chciałam, żeby pokazać, że właśnie ten wizerunek i to, jak spostrzegamy go w Polsce w tym momencie, no, kompletnie się musi łączyć z tym, jak żyjemy i w jaki sposób funkcjonujemy, w jaki sposób się odżywiamy, czy zwracamy uwagę na etykiety i skład produktów, czy nie. To są bardzo ważne rzeczy. Naprawdę, jakby jesteśmy kompletnie nieświadomi, że większość produktów, które spożywamy, jest kompletnie niezdrowa. I też z tym bym chciała w jakiś sposób przekazać. To wszystko gdzieś tam wydarzyło się w moim życiu i ja to mocno traktuję na bazie swojego doświadczenia. Dlatego jakby chcę być tym wszystkim sobą, chcę być autentyczna. I premiera tych książek, tych poradników w tym roku? Myślę, że październik, listopad, ten rok ja cały czas nad nimi pracuję. Budzę się rano i mam już wydawnictwo nad głową, które każe mi oddawać kolejne rozdziały, a to jest dla mnie taka nowość, bo wcześniej tego nie robiłam, także duże wyzwanie i kolejny skok na głęboką wodę, ale czuję się w tym świetnie.